Witam, Dariusz Treć, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie. W dniu dzisiejszym o godzinie 10.50 do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sztumie wpłynęło zgłoszenie o wypadku samochodu osobowego z samochodem ciężarowym specjalnym typu śmieciarka. W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie podróżujące samochodem osobowym, które zostały przetransportowane do szpitala. W działaniach uczestniczyły cztery zastępy Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznej w samochodzie osobowym, pomocy w transporcie osób poszkodowanych do karetek pogotowia. Na chwilę obecną ruch na drodze wojewódzkiej nr 515 na skrzyżowaniu drogi w miejscowości Ramoty jest realizowany wahadłowo do czasu zakończenia czynności przez technika policyjnego.